Dnia 8 maja 2015 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Pile o godzinie 19 rozpoczął się nocny rezonans naukowo-artystyczny. Impreza ta, zorganizowana przez pana Tomasza Perlicjana, pokazywała magię nauki i sztuki. Na początek gości przywitał występ muzyczny zespołu Impro Jazz Quartet oraz sam organizator przedstawiający program wieczoru. Bardzo inspiruje mnie sztuka szeroko pojęta ludzi, którzy tworzyli kiedyś i którzy tworzą teraz tą rzeczywistość, więc pomyślałem sobie, że mogę pokazać coś, czego jeszcze tutaj akurat w tym miejscu nigdy nie było, a miejsce, jak sami Państwo zauważyliście, jest miejscem szczególnym, niesamowicie pięknym architektonicznie, a jednocześnie ciekawym, bo bardzo wiele rzeczy można tutaj robić. Między innymi to, że dzięki Pawłowi Michałowi Owsiannemu, dyrektorowi tej placówki, można było stworzyć na przykład galerię. I mam nadzieję, że ta galeria sztuki będzie funkcjonować w najbliższej przyszłości i przez wiele, wiele następnych lat. Po niedługim wstępie przyszedł czas na oglądanie wystaw, słuchanie wykładów i koncertów oraz warsztaty. Jako pierwszy swój wykład miał dr Paweł Baranowski, który przybliżył słuchaczom, jak działa sztuka. Następnie dr Andrzej Zykubek odpowiedział na pytanie, czym jest życie i jak ono powstało w kominie. Swój wykład przedstawiła również dr Magdalena Ratajczak-Szczerba, opowiadając o tym, co przyniósł, a co zabrał lądolód. Natomiast dr Paweł Owsiany zdradził tajniki nieznanych wód. Pomiędzy wykładami goście mogli raczyć oczy i uszy koncertem zespołu Arkana, performansem Ku światu, obejrzeć pokazy wideoart wykonane przez między innymi Katarzynę Olter, Tymoteusza Magonia, Mirasa Magomesa i innych. Dla zwiedzających przygotowano też wystawy fotografów Katarzyny Olter oraz Włodzimierza Puchalskiego, papierowe kolaże wielkoformatowe Klausa Doblera oraz instalację interaktywną Tomasza Perlicjana. Dotarcie oraz powrót z Uniwersytetu Adama Mickiewicza ułatwiły podstawione specjalnie na tą okazję autobusy komunikacji miejskiej. Dobrze bawili się dorośli jak i dzieci, którym nie przeszkadzała nawet wieczorowa pora.